Dzień dobry, moi mili. Kontynuujemy pracę na hodowli. Zapraszam. Teraz coś trochę z wyższej półki. Mianowicie chodzi o tego pająka tutaj. Jest to... No kurde, póki co to wygląda jak zapajęczynowany pojemnik. Nie oszukujmy się. Natomiast nie wydobędę tego. No nie mam jak tego nagrać. Jak od przodu nagram, to będzie moje ręce widać. To jest pająk, którego bardzo lubię. Jeden z moich ulubionych, możecie strzelać. I co jeszcze tak pajęczynuje? No jest to Hiloplacha z Natanie Harum. Ogólnie tak, ten pojemnik będzie mieniony. Natomiast no mu tu leje, dlatego że z tydzień może, czy nie wiem ile tam będzie, będzie sobie w moim pokoju i będę próbował rozmnożyć tego pająka. Samica sobie liniała. Samica sobie liniała, więc no jakby tutaj nakarmimy ją. Pająk przyjął pokarm. Trzymaj. Użycę mu tego trochę dużo, żeby nie było. No i coś takiego. Ten pająk sobie tam to upoluje czy coś. No i on pójdzie za niedługo do mojego pokoju, tylko, że tak powiem, zatrybi, żeby to wszystko tam pozjadać. Jak nie zje, to nie będzie problemu i tak ten pojemnik idzie do wymiany. No i ona też liniała sobie dosłownie, kurde, nie wiem, z 2 tygodnie temu, z 3 tygodnie temu. Stąd też pomysł, żeby kupić samca do niej. I tak, i ten ogólnie muszę przyznać, że kiedyś te samce były nawet drogie, bo kosztowały po 300, 400 zł, 450. Natomiast aktualnie, czekajcie, czy ja mówię dobrze? Kurde, nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że takie ceny były, bo samice kosztowały po 900 dorosłe. Wydaje mi się, że to mogą być dość zamierzchłe czasy, bo mi się wydaje, że płaciłem coś 170 za samca ostatnio, ale na giełdzie w Czechach to jest podzielić przez 4 nasz polski złotych, czyli w sumie płaciłem 300 koron. 300 koron? No, coś takiego. 300 koron płaciłem za tego samca. Więc wydaje mi się, że to jest w porządku cena. No i tu mamy samicę, no i ona se to pozjada, co tam ma, no i wszystko będzie gitarka, nie? Trochę mi stoi niestabilnie ten statyw. Mam nadzieję, że mi to nie spadnie, bo wtedy tu jest wszystko potuczone. W tym pojemniku, w tym terrarium dokładnie, siedzi Plecioteria ornata. Widzę, że ona ma czysto. Natomiast potrzeba tego pająka nakarmić. Pięknie ta samica wygląda. Naprawdę kawał potężnego pająka. Siedzi sobie tutaj na korku. Jak ja powinienem tam... Czy powinienem naprawdę pchać się i wsadzać rękę do tego terrarium? Czy raczej mam się powstrzymać i... Pająk stwierdził, że sobie ucieknie. I dupa. Okej. Pająk totalnie bez reakcji. Nie mogę sobie pozwolić, żeby te akurat tu chodziły w tym terrarium. Drewnojady. Temu łeb zgniata. Kurde bele. Spoje, no co mogę powiedzieć, niby jakoś super narwane nie są, ale jednak trzeba uważać, ja tam łapy nie wsadzę do tego tak daleko. Najwyżej ona i tak idzie do pokoju, najwyżej będę sobie doglądał, czy ona faktycznie to zjadła, czy nie zjadła. Trzymaj. No kurde bele, nie chcę mi tego zjeść, jak światło zaświeciłem, to mi uciekła i tyle. Tyle by z tego było. Wsadzę tu łapę i aha, mi spadł tu przed siebie. Jeszcze raz wsadzam łapę i spuszczam pająk, kurde, zero reakcji. Ogólnie to jest nadrzewniaczek, samica idzie też do mojego pokoju. Ogólnie zostały spsikane ścianki, ale też trzeba włókno kokosowe nawodnić, bo jest wiór. Okej, pokażę wam coś ciekawego, tylko niech mi to nie cupnie. Urok tanich terariów.
dokładnie coś takiego się dzieje mi aktualnie z terariami. Nie mam pojęcia jak ja to ten, ale są przyklejone one na jakimś takim silikonie, który no po jakimś tam czasie puścił i to puścił konkretnie. I co ja teraz mam zrobić z tym? Prowadnicy u góry nie ma, pająk kurde niebezpieczny w środku. No nie powiem szczerze, że nie rajcuje mnie taka sytuacja teraz. Bo muszę coś z tym zrobić, tak szczerze, no. Mam być szczery. Nie rozpieszcza mnie fakt, że będę musiał dać pająka do takiego pojemnika. Ale co mam innego zrobić? Chcę działać jak najszybciej, bo to jest sytuacja awaryjna. Nie wiem, może zrobimy tak. Patrzcie salę, nie wiem jak to będzie wyglądać, bo to jest faktycznie takie coś, co no nie powinno to mieć miejsca w ogóle. Muszę działać jak najszybciej. O Boże, pająk pierdolca dostał, on mi wyleci zaraz. Co mam zrobić z tym? Przecież to się kurde nie skończy dobrze. Przecież będę się z pająkiem gonił za chwilę tutaj. Dobra, weźmy sobie paniczną rękawicę. Okej, mam go. Udało się, mam to. Teraz to ogarniemy. Bez problemu. Teraz tak, zastanawiam się, co mam zrobić z tym całym śmietnikiem, który zostawiłem. Po pierwsze tak, pająk tutaj jest, on może jeszcze mi te pudełko przewrócić. Zaraz sobie to wszystko ogarniemy. Daję mu te rozczaskane. Okej, żeby to było bardziej kurde zrobione tak, że ja się nie zesrabam w majty, weźmiemy sobie pani grunt. Moi drodzy, wyszła mi sytuacja awaryjna. Tutaj musi iść poecjateria ornata, ponieważ prowadnica stwierdziła, że wypadnie sobie. Nie miałem jeszcze takiego cyrku z terariami, ale człowiek chciał taniej, okej. Mamy coś takiego. No i jakoś trzeba ją wygonić, co? Na drewniak w takim małym pojemniku, z tym zawsze był problem, no ale spróbujemy. Okej. Widzicie, jakie to jest wielkie? Także mamy coś takiego. Pająka udało się bezpiecznie przetransportować do tego pojemnika. Chciałbym go położyć na ziemię, poczekać aż się uspokoi. Na przykład jak teraz i bardzo chciałbym go wam pokazać, bo jest piękna ta zamica. Jest to typowo pająk po wylince. I oglądamy. Tak się jawi. Jak moim zdaniem, jak dla mnie, ten pająk jest majestatyczny. Jest zajebisty, jest majestatyczny. Piękny. Fioletowy tutaj robi taką furorę. W tym filmie to tyle, dziękuję ślicznie za oglądanie, miłego dnia.